Witam Was bardzo serdecznie w nowym poradniku. Dzisiaj pod lupę weźmiemy sobie temat układu wzrokowego, a dokładnie widzenie peryferyjne, czyli obwodowe. Dlaczego się tym zajmiemy? Ponieważ dużo osób, też sportowców, jak i ludzi, którzy po prostu na co dzień normalnie funkcjonują, ten problem tyczy się każdego z nas, ponieważ kiedyś nasi przodkowie, funkcjonując na co dzień, zobaczyli sarnę czy jakieś zwierzę, był fokus, za pomocą układu wzrokowego zobaczyli cel, uruchamia się układ autonomiczny współczulny, czyli ten odpowiedzialny za pobudzenie, była wydzielana adrenalina i noradrenalina i w ten sposób wszystkie reakcje organizmu zaczęły się mocno jakby spinać i byliśmy gotowi do szybkiej reakcji ataku, no nie? Teraz takich bodźców przeważnie nie mamy, chyba że na przykład jedziemy autem i nagle zdarzy nam się, że ktoś przed nami zahamuje nagle. My odbieramy pierwszą informację za pomocą układu wzrokowego, jest fokus, szybki hamulec i szybka reakcja. I szybko czujemy takie bicie serca, no nie? Teraz nie mamy tego typu stresorów i naszym takim stresorem jest telefon, czy tam komputer, czy coś, przy czym pracujemy 8 godzin dziennie, powiedzmy, i zatracamy to widzenie obwodowe. Patrzymy przeważnie tylko w przód, w większości. Nie patrzymy też daleko, nie patrzymy obwodowo, tylko patrzymy przed siebie, przez, powiedzmy, większość czasu. Spędzamy większość czasu na patrzeniu w przód. Teraz, żeby poprawić wydajność naszych treningów, wydajność sportowca, z którym współpracujemy, czy naszą wydajność treningową, zacząć lepiej kontrolować wszystkie reakcje wzrokowo-ruchowe, powinniśmy też wdrożyć w trening układ wzrokowy i tymi ćwiczeniami, które Wam zaprezentuję dzisiaj, chcę przedstawić takie podstawowe formy, jakiej można sobie poprawić widzenie właśnie obwodowe, czyli to peryferyjne, naokoło. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ na przykład we freestylu, gdy potrzebujemy obkręcić się czy szóstką, zrobić swinga 360, czy 540, czy różnego rodzaju rotacje, czy to też w parkurze, czy w gimnastyce, czy nawet w piłce nożnej, czy w boksie, musimy mieć szeroki kąt widzenia po to, żeby za pomocą układu wzrokowego zbierać jak najwięcej informacji, żeby jak najwięcej informacji nas docierało. Natomiast, gdy nie mamy dobrego widzenia obwodowego, to wykonujemy te ruchy szyją. Hipertonizuje się nam szyja, czyli spina się to wszystko dookoła, mięśnie mostkowo-sutkowo-bocikowy, mięśnie pochyłe i czujemy takie napięcie tutaj wokół szyi, bo zamiast robić to oczami dookoła, zaczynamy robić to szyją. I ona przejmuje kontrolę tą mięśniową. Teraz możemy zdjąć to napięcie mięśniowe za pomocą odpowiedniego treningu układu wzrokowego. Jak takie ćwiczenia wyglądają, to teraz Wam zaprezentujemy. Serdecznie zapraszam. Pierwsze ćwiczenie będzie patrzenie się na długopis w pozycji glute bridge, jednonóż, w funkcji chodu, ale leżąc. Naszym zadaniem jest skierowanie długopisa w prawą stronę lub lewą do tego momentu, aż będziemy widzieć końcówkę długopisa. Ostrość widzenia musi być zachowana. W tym miejscu trzymamy izometrię około 5 sekund, po czym skręcamy głowę w kierunku długopisa i kontynuujemy pracę. W ten sposób z każdym kolejnym powtórzeniem nasz zakres widzenia obwodowego powinien się poszerzać. Możemy też spróbować kierować długopis w kierunku górnym i dolnym, poszerzając widzenie na całym obwodzie, a nie tylko na boki. Powtarzamy około 5 razy na każdą ze stron. Następnie przechodzimy do funkcji chodu stojąc na jednej nodze, a drugą nogą delikatnie się spieramy z tyłu. Ćwiczenie wygląda podobnie jak poprzednie i tak samo możemy bawić się widzeniem po całym obwodzie w różnych kierunkach, np. bocznych, górnym i dolnym lub na ukos. Kierunek będzie zależał od naszego celu, np. w piłce nożnej najlepiej będzie trenować w każdym kierunku, a pod treningi freestyle skupiłbym się mocniej w kierunku bocznym, gdzie przyda nam się to w takich elementach jak swing 360 czy 540 lub inne. Tak samo staramy się trzymać izometrię około 5 sekund w miejscu, gdzie zatracamy ostrość widzenia długopisa. Powtarzamy kilka razy, po czym zmieniamy nogę. Możemy spróbować też odseparować jedno oko od drugiego i skupić się mocniej na poprawieniu widzenia w tym oku, które jest słabsze i gorsze. U mnie na przykład prawe oko ma minus 4 dioptrie i mam stwierdzony astygmatyzm od 5 roku życia. Stąd kompensuję sobie ruch, wykonując obroty w lewym kierunku, ponieważ lewym okiem szybciej odczytam dokładny obraz niż prawym. Ale to nie znaczy, że nie powinienem pracować nad wzmacnianiem prawego oka. Wręcz przeciwnie, przeznaczam na nie właśnie więcej czasu, między innymi wykonując ćwiczenie, które widzicie. Kierujemy długopis po prostokącie, przybliżając i oddalając go od oka.
W ten sposób ćwiczymy mięśnie oka w różnych odległościach i będziemy lepiej oraz szybciej odczytywać obraz w różnych płaszczyznach i pod różnymi kątami. Powtarzamy około 5-6 razy, po czym zmieniamy oko. W kolejnym ćwiczeniu będziemy potrzebowali partnera treningowego oraz małą piłeczkę, która będzie musiała się też odbijać. Tutaj nie dość, że poprawiamy widzenie obwodowe naszego układu wzrokowego, to ćwiczymy również reakcję wzrokowo-ruchową, czyli to, jak za pomocą oczu nasz mózg musi szybko wysłać zadanie wykonawcze do naszej ręki, w którym miejscu musi się ona pojawić, aby złapać piłeczkę. Jeśli za pomocą wzroku źle odczyta miejsce, w którym piłka była, często też zhipertonizuje nam szyję i wykona ten ruch szyją. I jest wtedy wysyłany sygnał o złej interpretacji miejsca, w którym była dłoń i zaczyna być to korygowane na poziomie móżdżku. Tak z każdym kolejnym powtórzeniem poprawiamy nasze widzenie obwodowe oraz reakcję wzrokowo-ruchową. Następnym wariantem w poprawie naszego widzenia peryferyjnego będzie ćwiczenie przeskakując, wykroku, trzymając oburącz piłkę. Tutaj też będzie nam potrzebny partner treningowy, który będzie stał z boku, w różnych pozycjach ustawiał dłoń, do której musimy dotknąć piłką. Haczyk polega na tym, że wzrok musimy kierować przed siebie, dobrze odczytywać każde kolejne ułożenie dłoni, które się dynamicznie zmienia. Oczywiście ćwiczenie wykonujemy na obie strony, do momentu, aż poczujemy zmęczenie. Ostatnie ćwiczenie nie będzie na poprawę widzenia obwodowego, ale bardziej na poprawę reakcji wzrokowo-ruchowej oraz na poprawę koncentracji. Nasz partner treningowy trzyma jednorącz kija lub styl odmiotły, obojętne, a my trzymamy dłonie nad kijem. Pierwszą progresją będzie opuszczanie kija na sygnał dźwiękowy, na przykład hop. Drugą progresją będzie opuszczanie kija na wskazanie palcem. Ostatnią progresją będzie puszczanie bez żadnego sygnału. Patrzymy się tylko na otwierającą się dłoń partnera i musimy jak najszybciej zareagować, chwytając kij. W ten sposób pobudzamy nasz układ nerwowy oraz wzrokowy do szybkiej reaktywności. Będzie to potem skutkowało w szybszych reakcjach podczas różnych dynamicznych ćwiczeń, gdzie wymagana jest szybka integracja układu wzrokowego z układem mięśniowo-szkieletowym. Tym samym osiągamy bardzo fajny trening multisensoryczny, który poprawi naszą efektywność. Starałem się pokazać takie podstawowe ćwiczenia, jeśli chodzi o trening układu wzrokowego w takim widzeniu obwodowym. Tych ćwiczeń może być mnóstwo, możemy się nimi bawić, dobierać pod swoją specyfikę sportową. Na przykład jeśli chodzi o taki trening freestyle czy jakieś dynamiczne zrywy, to możemy bardziej dynamicznie się bawić i dobierać te ćwiczenia pod siebie. Dlatego bawcie się tym, modyfikujcie, dawajcie znać w komentarzach, jak ten trening u Was fajnie też wpłynął. Możemy traktować to jako taką dodatkową jednostkę treningową, na przykład przedtreningowo, czy gdzieś w trakcie jako akcesor treningowy, w dniu treningowym możemy też się tym pobawić. Więc to jest jakby taki mały, kolejne takie narzędzie w naszym, kolejna taka cegiełka, którą zbieramy w całej naszej piramidzie ruchu. Dlatego polecam pobawić się, przetestować na sobie, sprawdzić to i dawajcie znać, jak Wam się podobało. Zostaw po sobie łapkę, jeśli się spodobało, udostępnij, zostaw suba. Dzięki wielkie, pozdrawiam.